Cześć, to twórca TerraKerCam. Tak jak już kiedyś mówiłem w kilku poprzednich swoich filmach, w pewnych sytuacjach jako suchej rozpałki można użyć zwierzęcej sierści czy też ludzkich włosów. Jakie to sytuacje, to rzecz bardzo indywidualna. Podobnie przy krzesiwie współczesnym jako suchej rozpałki można użyć ptasiego opierzenia. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście pióra muszą być suche. Zwiększam powierzchnię, rozdrabniam materiał. I próbuję uzyskać zapłon. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.